Józef Michalik, proboszcz parafii pod wezwaniem świętej Barbary. Witamy bardzo gorąco księdza proboszcza. Jest z nami również zastępca prezydenta miasta Inowrocławia, pan Ireneusz Stachowiak. Także witamy bardzo serdecznie. Witamy, moi drodzy, inowrocławskich radnych. Witamy dyrektorów miejskich instytucji. Witamy oczywiście także jeszcze raz bardzo gorąco mieszkańców Inowrocławia. No właśnie, panie prezydencie, bo niektórzy lekko zmarznięci chcieliby już się rozgrzać może ciepłem tych pięknych zwierzątek, które za nami. Oddaję głos, dwa zdania wprowadzenia, a później już uroczyście otworzymy Szopkę Kujawską na Inowrocławskim Rynku 2012. Drodzy mieszkańcy, przyłączam się do tych słów powitania. Oczekujcie na pewno na ciepło nie tylko Szopki, jakie tutaj za chwilę będzie, ale również i z drugiej strony rynku, zdaję sobie z tego sprawę. Pozwólcie, że dziękuję wam za przybycie tradycyjnie już na rynek inowrocławski. Na kilka dni przed Wigilią Świąt Bożego Narodzenia przekażę wam
serdeczne życzenia, życzenia spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Życzymy Wam tego, aby święta, byście mogli święta spędzić w gronie kochających Was ludzi, w atmosferze życzliwości, miłości, żeby spełniały się wszystkie Wasze oczekiwania, a w szczególności oczekiwania tak licznie zgromadzonych tu dzieci. Z tego, co słyszałem, święty Mikołaj wyruszył już z podarunkami dla Was. Mało tego, jeden to jest mało powiedziane. Wyruszyła ich cała armia i to ksiądz kapelan tu obecny potwierdził. Tak jest. Pierwsi pojawią się tu za moment, za chwilę, a ostatni pojawią się w Waszych domach 24 grudnia, już za kilka dni, w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia. Moi kochani, niech Wam się poszczęści również i w 2013 roku, niech się realizują Wasze wszystkie marzenia. Przyjmijcie te życzenia z głębi serca, serc naszych idące. Życzymy Wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dziękujemy serdecznie. Wielkie brawa, moi drodzy, prezydent miasta Inowrocławia. Za moment, po otwarciu szopki, jeszcze słowo także od księdza proboszcza, ale najpierw, moi drodzy, ten moment długo oczekiwany. Zapraszamy prezydentów, zapraszamy księdza, zapraszamy pana przewodniczącego do wrót. Panowie, ja się też odsunę, aby mieszkańcy mogli dokładnie, na razie jest daleka, oczywiście za kilka chwil będziecie mogli podejść zdecydowanie bliżej, moi drodzy, zobaczyć i żywe zwierzątka, i osoby, które dziś na żywo odkrywają rolę sprzed 2000 lat. Uwaga, uwaga, i moi drodzy, wielkimi brawami przywitajmy Szopkę Kujawską 2012. Kilkadziesiąt zwierząt, moi drodzy, kucyki, są kozy, są oczywiście świnki, są gąski, kaczki, jest wielbłąd, jest mnóstwo innych, perliczki, mnóstwo innych, widzę ważanty, jest mnóstwo innych fantastycznych zwierząt, są, tak jak mówiłem, w tym roku na inauguracji żywe postacie, które będą odbywały tutaj przez kilkadziesiąt minut. Jasełka, za chwilę będziecie mogli się przyjrzeć z bliska, za chwilę także usłyszymy jedną z pierwszych kolęd. No ale teraz poprosimy, moi drodzy, księdza Popułkowicza, księdza Józefa Michalika o dwa zdania wprowadzenia w klimat Bożego Narodzenia i o poświęcenie Szopki Kujawskiej. Takiej szopki jeszcze nie mieliśmy. Szanowni Państwo, dokładnie za trzy dni spojrzymy w niebo, by wypatrywać pierwszej gwiazdy. No właśnie, jakaś gwiazda się pojawiła, księdze, na niebie. A później w gronie rodzinnym, w gronie najbliższych zasiądziemy do wieczerzy wigilijnej. Piękne są polskie zwyczaje, tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia. Dobrze jednak wiemy, że to wszystko ma tylko pomóc nam w zrozumieniu tej najważniejszej tajemnicy, że Bóg kocha tak człowieka, że daje Syna swego jednorodzonego, aby On przyszedł i ogłosił nam, że Bóg jest miłością. Pobłogosławię teraz tę szopkę, aby ona lepiej pomagała nam zrozumieć wszystkie te tajemnice związane z Bożym Narodzeniem. I dobrze rozumiemy też to, że nasze serca mają być tym miejscem, gdzie narodzi się Chrystus Pan. Wszechmogący, miłosierny Boże, Twoje słowo uświęca wszystko. Prosimy Cię, racz pobłogosławić tę bożonarodzeniową szopkę, zwierzęta, ludzi, którzy inscenizują postacie biblijne, i spraw, aby wszystkie te wydarzenia, postaci pomogły nam lepiej zrozumieć tajemnicę przyjścia Syna Bożego na ziemię. Niech nasze serca zawsze będą gotowe na przyjęcie Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Jest już poświęcona. Dziękujemy bardzo gorąco, moi drodzy, pan prezydent. Za chwilę uda się brać się do namiotu. Za chwilę będę mógł wyjaśnić drogi kucharza, przepisany zresztą kucharzy umiejętności pana prezydenta za kilka chwil, ale najpierw jedna z pierwszych kolęd dziś, bo tych na pewno nie zabraknie przez cały popołudnie i cały wieczór. Zapraszamy bardzo serdecznie, moi drodzy, teraz już aktorzy Inowrocławskiego Teatru Otwartego. Zapraszamy bardzo serdecznie do... Yeah.
stojącą wraz z nami już udał się. Powoli podróży w kierunku naszej kuchni, a więc za chwilę doprowadzi ostatnie przygotowania, ostatnie trochę. Powitajmy Maleńkiego i Maryję, Matkę Jego. Powitajmy Maleńkiego i Maryję, Matkę Jego. Trzymaj za Iłeczki proszę sobie brać. Dobrze. Dziękuję uprzejmie. Dwie dłonie proszę złapać. Tak. Dobry, kochany nóż. Ja w tym czasie rękawiczki tam może, co? Bo jest zimno. Po to ja mam... Proszę bardzo. No jeszcze raz, święty krok! No właśnie, kto chciałby dziś, aby święty Mikołaj do nas chociaż na chwilę? Dobra, to zobaczymy, czy niech powiecie, kto był niegrzeczny może. No ale tak szczerze, szczerze. Za szczerość będą podwójne prezenty. O, kolega to teraz w imieniu święty Mikołaj, niektórzy się potrafią... Jeszcze jeden, tak? Dziękuję bardzo. Na byłego. Proszę bardzo. Dziękuję. Pan będzie się składać, bo tak. O, dziękuję. To jest mam za. Jazdorku, tu jest taki grzeczny chłopczyk, taki malutki, mówi, że wszyscy dostają, a on nie. Mama, coś ty dobry. Dzień dobry. Dziękuję wzajemnie. Poszła już. To wie pan, to nigdy nie jest takie długotrwałe. Gdzie już pani ma? No, pięknie. A co tu jest serwowane? Groch z kapustą. Tu jest groch z kapustą, zapraszam. Albo kapusta z grochem. Zapraszam od zaplecza. Pomnik. Jo, tutaj się narobił, zmarzł, położymy. A dla syna nie bierze? Dziękuję, na razie. Nie chcę, proszę go.